Inspektor Gadżet. Inspektor Gadżet. Inspektor Gadżet. Inspektor Gadżet. Goń Gadżet, goń. Goń Gadżet, goń. Inspektor Gadżet. Inspektor Gadżet. Starzy ludzie z gór. Zgodnie z tabliczką, wujku Gadżet, to jest Kongo. Największy goryl w niewoli. Lubi banany, kantalupy i papaje. Nie lubi... Interesujące zwierzę. Zaraz coś ci pokażę. Ale wujku Gadżet, on nie lubi, gdy... Wujku Gadżet, uważaj! Tam do licha! Co się z nim stało? Próbowałam ci powiedzieć, wujku Gadżet, on nie lubi, kiedy ludzie go przedrzeźniają. Powiedz mi teraz! O, tam do licha. O, jak mi dzwoni w uszach. Wujku, to dzwoni twój tajny telefon. To pan szefie? Gdzie pan jest? Jestem tutaj. O, witam szefie. Oto twoje zadanie, Gadżet. Dwa najstarsze plemiona toczą wojnę w górach bałkańskich, niszcząc cały kraj. Podejrzewa się spisek. Należy to zbadać. Ta wiadomość ulegnie samozniszczeniu. Jestem zawsze gotowy do akcji. No, ruszam w drogę. Gadżet! Chwileczkę. To zadanie jest świetną okazją do sprawdzenia moich nowych gadżetów. Dalej, dalej, odrzutowe wrotki gadżeta! Chyba muszę jeszcze nad nimi trochę popracować. Stać! Zaczekajcie na mnie! Sprawdzę, dokąd wujek Gadżet się wybiera. Te plemiona nazywają się Hopla i Dopla. Najdłużej żyjący ludzie. Musimy wyruszać za wujkiem. Wkrótce będę miał kozę z tych prastarych kur i jej niezwykły jogurt. Wtedy każdy mój agent będzie tak silny, jak cała armia i pozostanie na zawsze młody. A ja będę rządził światem. Bardzo przepraszam, muszę tutaj wysiąść. Bardzo mi przykro, ale tutaj nie ma lotniska. Powiem panu w tajemnicy. Nazywam się Inspektor Gadżet i mam tajną misję do wykonania. Skoro tak, to pierwsze drzwi na lewo. Dziękuję. Dalej, dalej, parasolu Gadżeta! Za nim, Łebku! Spotkamy się na dole. Tam param param pam 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 pam. Tam do licha! Dalej, dalej, płaszczu Gadżeta! Dostanę cię, Gadżet. Proszę wejść, agencie Gregor. Tak, doktorze Klauf. Inspektor Gadżet podąża twoim śladem. Nie może nam przeszkodzić w wykradzeniu prastarej kozy. Rozważmy jego... likwidację! Brrr. Nie mogę wieść się dalej. To teren plemion Hopla i Dopla, które prowadzą ze sobą wojnę. Dzięki za pomoc. Do widzenia. Aj, co za piękny dzień na przechadzkę miłą bałkańską drogą. A tu jest górska dama i jej miły osiołek. O, to bardzo ciekawe.
Czas coś zjeść, Nikito. Kopnij wóz, a ja dam ci więcej jedzenia. O! Dalej, dalej, nogi gadżeta! Najmocniej panią przepraszam. Czy może mi pani powiedzieć, jak dotrzeć do wiosek Hopla i Dopla? To właśnie tędy. Trzeba przejść przez kołowrót. Dziękuję. Jestem na właściwej drodze. Właśnie. Każdy twój krok przybliża cię do kresu, gadżet. Przejdź za kołowrót. Dobry służący wie, co do niego należy. Dalej, dalej, nogi gadżeta. Nigdy nie przepadałem za obrotowymi drzwiami. Stój! Nie rób mi tego! Głupcze! Zrób wszystko, aby gadżet nie dotarł do wiosek Hopla i Dopla. Przyjrzyjmy się. Wieś Hopla jest po prawej stronie, natomiast Dopla po lewej. Lub zupełnie odwrotnie. Dalej, dalej, lornetko gadżeta! Oni grają w jakąś pradawną górską grę. Chyba się przyłączę. Może pana podwieźć? Dlaczego nie? Chętnie skorzystam. Z tyłu jest miejsce. Co za uprzejmość. Łebku, idę do wioski Dopla. Ty pilnuj wujka gadżeta. Oto wioska. Muszę się temu bliżej przyjrzeć. Co za widok! Już ja ci dam. Pokażę panu ładniejszy niż ten. Dam do licha! Dalej, dalej, ręce gadżeta! Proszę zaczekać! Ten wózek jest zepsuty! Dalej, dalej, odrzutowe wrotki gadżeta! A niech go! Jak on to robi? Namówię starą wiedźmę z Hopla, niech go wykończy. Zawracamy, Nikito. Jedynka ognia! Dwójka ognia! Ten stary lud nie może mieć kóz tylko dla siebie. Nam też potrzebny jest jogurt. Trójka ognia! Otwórzcie bramę! To ja, stary Juri i moja koza! On coś zgubił. To jogurt z koziego mleka. O! Ale on mocny! To ten jogurt. Muszę znaleźć tę kozę. Ale jak się dostać do środka? Magio! Idzie do was szpieg z Dopli! Co? Zgotujemy mu ciepłe przyjęcie! Trzeba rozpalić w piecu! Muszę się zatrzymać! Stop! Witam, panie! Jak tu miło! Pozwólcie, że się przedstawię. Nazywam się Inspektor Gadżet i jestem... Ciepłe powitanie!
dalej, dalej, gaśnico gadżeta! O proszę, sauna! Przyjemna rzecz po podróży! Jak on to zrobił? Trzeba zastosować drastyczniejsze metody. Wrzuć go do jamy! Czy ktoś zamawiał z podwójnym serem? Wielu chętnych. A teraz co będziemy robić? Czas na obiad! Naprawdę? Chętnie bym coś przekąsił. Tam czeka na ciebie posiłek, gadżet. W tej jamie. Czy masz już kozę? Gdy tylko gadżet zejdzie nam z drogi, będzie twoja, doktorze Klauf. Wspaniale! Nie zawiedź mnie! Ten kozi jogurt da mi wieczną młodość! O, wygląda na to, że nie ja jeden jestem głodny! Wrzucić go! Ja! Dalej, dalej, sprężyno gadżeta! Witaj, misiu! O nie! Pan do licha! Zdaje się, że ten futrzany kolega nie jest moim przyjacielem. Dalej, dalej, śmigło gadżeta! Dalej, dalej, śmigło gadżeta! Albo nigdy. Dalej, dalej, nogi gadżeta. Bardzo paniom dziękuję za gościnność. Ale muszę już niestety wracać do moich poszukiwań. Pozbądźmy się raz na zawsze tego kłopotliwego gościa. Gadżet? Myślałem, że już po tobie. O, tam do licha, jak miło. Witam panów. Panie Yuri, ten człowiek w kapeluszu jest szpiegiem z Hopla. Co? My wiemy, jak zaopiekować się szpiegami. Gdy oni zajmą się gadżetem, ja ukradnę kozę. Musimy mu przeszkodzić. Miej na oku wujka gadżeta. Ja poszukam tej kozy, zanim zrobią to agenci Klaufa. To on chce ukraść naszą świętą kozę! Niezły żart z tą kozą, ale muszę wracać do pracy. Pokażemy mu serdeczne górskie powitanie. Przywiążcie go do słupa. Tak jak myślałam. Kozi jogurt zawiera bakterie, które dają tym ludziom wielką siłę i wieczną młodość. No dobrze, kusko, pójdziesz ze mną. Ktoś nadchodzi. Tutaj jesteś. Doktor Klauf nie powinien już dłużej na nas czekać. To jest agent przebrany za jednego z mieszkańców wioski. Teraz wszystko jest jasne. My także mamy prawo do tej kozy. Do ataku, za mną! Aha, następna zabawa. To musi być jakieś tutejsze święto. Naprzód! Zbliżają się stare kobiety! O, jeszcze coś nowego? Wyślemy im naszego gościa. Zabawa zabawą, ale ja naprawdę muszę prowadzić śledztwo. Patrzcie, on tu znowu jest. Dalej, dalej, płaszczu gadżeta. Agent ucieka z kozą. Muszę go zatrzymać, zanim dotrze do doktora Klaufa.
Ukradłem świętą kozę, doktorze Klauf. Wspaniale! Spotkamy się na szczycie góry. Zaraz się nim zajmę! Tam do licha uchodzi powietrze. Do ataku! Odnoszę wrażenie, że tym kobietom szalenie się śpieszy. Tam do licha! Dalej, dalej, ręce gadżeta! Dokąd one tak pędzą? Gadaj natychmiast! Gdzie jest koza? Przestań na mnie wrzeszczeć! Tato, tato! Co? Patrz! Ktoś ukradł naszą kozę! Widzisz, co narobiłeś? Tylko spokojnie! Zaraz go złapiemy! Najpierw wszyscy zażyjemy naszego dającego energię koziego jogurtu! Stańcie w szeregu! O, czuję się o 50 lat młodsza! Hurra! Mogę przenosić góry! O, tak! Rusz się, ty uparta kozo! Tam do licha! On potrzebuje pomocy! Dalej, dalej, śmigło gadżeta! Trzymaj się! Najpierw zajmę się tobą, a dopiero potem twoją kozą! Zadzwonię do pana Quimby. Wzywam pana Quimby do inspektora gadżeta. Chodź tu, kusko. Miła kuska. Chodź do inspektora gadżeta. Dalej, dalej, ręko gadżeta. Dalej, dalej, ręce gadżeta. Tam do licha. Oni mają sztuczne brody. Dalej, dalej, płaszczu gadżeta. Gdzie jest koza? Ona jest moja! Staram się, doktorze Klauf, naprawdę się staram. Aha! Koza jest moja! Koza jest nasza! Grzeczna, miła kuska. Czas wrócić do twojej miłej zagródki. To ty chciałeś ukraść naszą kozę. Oszukałeś nas! Ja nawet nie lubię koziego mleka. Jesteś na miejscu, cała i zdrowa. Ciekawe, jak w obliczu wspólnego wroga ludzie potrafią się jednoczyć. Tak, to prawda. Dziękuję, synu. Naprawdę doceniamy to, co zrobiłeś. A tu jest twoja nagroda. Na takiego młodzieńca jak ty będzie działać przez tydzień. Dzisiejsza młodzież, same łakomczuchy. Tak czy owak, czas na uroczystość. Muzyka, proszę. Sądzę, że możemy wracać do domu. Łebku. Pan Quimby!
Gadżet! Witam, szefie! Dobra robota, Gadżet! O, to drobiazg, szefie! To miejsce jest bardzo spokojne. Oprócz tych starych ludzi i ich zabaw. Ej, ty! Chodź zatańczyć! Ach, nieśmiertelność była w zasięgu ręki! Zapłacisz mi za to, Gadżet! Wiesz, Penny, ten kozi jogurt dodał mi trochę wigoru. Tak samo jak tym ludziom w górach. Ale starsi ludzie nie mają już tyle energii, ile ma młodzież. Czy mogę pani pomóc? Tak więc, kiedy zobaczysz dostojnych starszych ludzi na ulicy... Podaj im rękę. W nagrodę otrzymasz ich uśmiech. Wersja polska Masterfilm. Reżyser Miriam Aleksandrowicz. Dialogi Elżbieta Łopatniukowa. Dźwięk Ewa Kwapińska. Montaż Krzysztof Podolski. Kierownik produkcji Agnieszka Wiśniowska. Wystąpili inspektor Gadżet Jarosław Domin, Penny Krystyna Kozanecka, dr Klauf Jerzy Słonka, Quimby Jacek Czyż i inni. Nie wiem, jak ci się to udało, Gadżet, naprawdę. Następnym razem na pewno cię dopadnę, Gadżet.